się rok szkolny. 2 miesiące temu żegnaliśmy się, życząc sobie wspaniałych wakacji, a dzisiaj rozpoznajemy pogodne twarze naszych drugoklasistów, trzecioklasistów i maturzystów. Dziś, 4 września, uroczyście rozpoczęto nowy rok szkolny 2023/2024. To szczególne wydarzenie dla tysięcy dzieci oraz młodych ludzi w Zabrzu. W szkołach podstawowych ponad 10 tysięcy, w szkołach średnich około 6, a przedszkolaki przyjdą w ogromnej grupie ponad 5-tysięcznej. Także ponad 21 tysięcy młodych ludzi spotkało się właśnie dziś lub przedszkolaki w piątek, spotkało się ze swoimi kolegami, koleżankami, ze swoimi nauczycielami, mistrzami w swoich ulubionych szkołach i przedszkolach. My z kamerą odwiedziliśmy 3 szkoły. Pierwszą było 2. Liceum Ogólnokształcące imienia Wojciecha Kilara. Cieszymy się, że uczniowie wracają do szkoły. 2 miesiące minęły tak po prostu szybciutko, nie wiadomo kiedy. Dopiero zakończyliśmy rok szkolny poprzedni, a już zaczynamy rok 2023-2024. Brzmi dostojnie. Były ciekawe wykłady i oczywiście nie zabrakło występów artystycznych. Tak mi było, jak my. Mam nadzieję, że wszyscy z radością wracamy do szkoły. Bardzo się cieszę, że tu w dwójce możemy zatrzymać się na chwilę właśnie z tymi młodymi ludźmi, którzy rozpoczynają. Po pierwsze pomyśleć, jak wielu wspaniałych absolwentów wychodzi z naszych szkół i oni nie tylko uczestniczą w życiu miasta, oni tak naprawdę kreują życie miasta. No proszę spojrzeć, dziś wykład inauguracyjny. No, aż by chciało się, żeby jeszcze trochę potrwał. Oczywiście pan profesor Rygiewicz, który był jednym z pierwszych profesorów oświaty w Zabrzu, doskonały znawca literatury, tak pięknie opowiedział o literaturze, że chyba wszyscy dziś przeczytamy przynajmniej kilka rozdziałów jakiejś książki. Kłaniam się nisko nauczycielom, którzy tworzą ten klimat i życzę, żeby uczniowie przerastali mistrzów. Mamy nowy rok szkolny. Jakie to jest dla Was wydarzenie? No na pewno trochę stresujące, bo nie wiem jak będzie jeszcze z planem lekcji. Mam nadzieję, że nie będzie jakiś straszny, że będzie w miarę przyjemny. No i że będzie fajnie. Czuję stres, ale to jest jakby podekscytowanie, bo to może być bardzo ciekawy rok, może być bardzo fajne, mogę tam różne osoby poznać, mogę różne jakieś przedmioty, idei, mogę wszystko poznać. Coś nowego. Trochę stres. No, znaczy w sumie to trochę radość też z poznania nowych osób. Jest ogromny stres przed tym, żeby się dobrze uczyć i tak dalej, ale jest okej. Emocji wśród uczniów nie zabrakło także w 3. liceum ogólnokształcącym. Szkoda, że to koniec wakacji, ale jednak myślę, że to jest rozpoczęcie nowego etapu i nowej drogi edukacji. To jednak zawsze taki fajny klimat, spotkać się z tymi wszystkimi ludźmi i po prostu wrócić tutaj nie tylko ze względu na naukę. U nas ta energia, te nowe postanowienia, ta radość, to wszystko się kumuluje we wrześniu. I w tym roku też jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni. Mamy dużo dzieci, mamy bardzo piękny nabór, także mam nadzieję, że wykorzystamy świetnie potencjał naszych uczniów. To szkoła, która nadaje pewien ton życiu młodzieży naszego miasta i myślę, że wspólnie z koleżankami, kolegami pozostałych liceów, ale też techników szkół średnich pokazuje, czego tak naprawdę młodzież w mieście oczekuje, na co czeka. Życzę Wam udanego roku 2023-2024. Sobie i swoim nauczycielom i nauczycielkom życzę, słuchajcie, dużo energii, poweru i działamy i walczymy dalej. Zaczynamy na pełnych obrotach od jutra. Młodzież po prostu napędza do działania. Mam nadzieję, że oni mają energię i po prostu tą swoją energię przekażą nam i na zasadzie takiego uzupełniania się będziemy kolejny rok tworzyli fantastyczną atmosferę, fantastyczną szkołę i realizowali się nawzajem. To znaczy my jako nauczyciele realizowali swoje założenia, natomiast uczniowie chciałabym, żeby w naszej szkole odnaleźli taką przestrzeń, w której też mogą się rozwijać i realizować swoje pomysły.